Привіт, друзі! Сьогодні, 18 січня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступав на черговій конференції. Ну і він повідомив про нові послаблення, які, можливо, будуть в лютому. Тому, щоб їх дізнатися, далі дивимося у відео. На запитання редактора одного із радіоканалів, коли ж відкриються готелі, всі туристичні місця, де можна було б раніше подорожувати, та гастрономія, а саме ресторани, кафе і все, що тому подібне. І на що Матеуш Моравецький, неохоче хотівши, відповів, що можливо в лютому, конкретного він числа не знає, але я вам пропоную подивитися самостійно пряму мову і сподіваюся, що ви зрозумієте все самі. Dzień dobry, panie premierze. Krzysztof Berenda, Radio RMF. Mam pytanie dotyczące, nazwijmy to, buntu przedsiębiorców, którzy się otwierają lub zamierzają się otworzyć wbrew rozporządzeniom. No wiele barów i restauracji już teraz się otwiera, siłownie, jak dzisiaj ogłosiła Polska Federacja Fitness, ma to zrobić za 2 tygodnie. I tutaj pytanie. Gastronomia i fitness to są najdłużej zamknięte branże, właśnie mijają 3 miesiące. No i kiedy planujecie zezwolić na otwarcie ich? Czy jest kwestia tygodnia, miesiąca, roku? Państwo pokazujecie badania z magazynu Nature, ale one są z listopada i dotyczą głównie Ameryki, bardzo różnej od nas. Czy planujecie zlecić nowe polskie badania dotyczące roznoszenia wirusa w polskich siłowniach i restauracjach? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie premierze. Jest kilka branż, które są najmocniej dotknięte koronawirusem. To są te branże, zgodnie ze zdaniem ekspertów, dlatego najmocniej dotknięte, gdyż musiały być zamknięte. Zamknięte, ponieważ były jednym z głównych źródeł zakażeń. Do takich branż należy między innymi gastronomia, hotelarstwo, turystyka i dlatego Polska była już w listopadzie gotowa, żeby realizować naszą kolejną tarczę pomocy na ratowanie tych przedsiębiorców. To jest dzisiaj już ponad 40 PKD, czyli 40, można powiedzieć, różnych charakterystycznych branż. Czekaliśmy na zgodę ze strony Komisji Europejskiej. Ta zgoda jest i dlatego od kilku dni ta dystrybucja środków przebiega z naszej strony w najszybszy możliwy sposób. Jestem w kontakcie z wieloma firmami, z dziesiątkami firm, które już dzisiaj potwierdzają nam otrzymanie tych środków. A więc z jednej strony pomoc państwa z budżetu państwa polskiego, podkreślam, nie ze środków europejskich, choć na zgodę komisji musieliśmy czekać dość długo. Ta pomoc płynie już teraz szerokim strumieniem, ale jest rzeczą oczywistą, że także i ja wolałbym, żeby te branże po prostu działały jak najszybciej, żeby były ponownie otwarte. Dlatego będziemy starali się we współpracy z przedstawicielami tych branż w najbliższych 10 dniach wypracować protokoły sanitarne funkcjonowania w okolicznościach pandemicznych i uzależniając to od kilku czynników, od takich, które dotyczą z jednej strony liczby zakażeń, liczby zgonów, ale także sytuacji u naszych sąsiadów, tempa szczepień. Myślę, że będziemy chcieli te protokoły w lutym, ale trudno mi dzisiaj powiedzieć, od którego lutego wdrażać w życie. To zależy wszakże od tego, jak wirus się będzie zachowywał, ponieważ jeżeli za 5 czy 10 dni nastąpi gwałtowny przyrost zakażeń, zgonów, to z całą pewnością będziemy musieli nasze plany zrewidować. Tak jest, drodzy Państwo, właśnie tak jest, że wszystkie rządy na całym świecie muszą na bieżąco, elastycznie manewrować pomiędzy skałami wystającymi, a czasami niewidocznymi skałami w wodzie podczas tej podróży, bardzo trudnej podróży, która ma ratować miejsca pracy, ratować życie, ratować zdrowie. Ну що ж, друзі, якщо ви додивились цих декілька хвилин цієї конференції, то прошу написати вашу оцінку, чи дійсно це буде в Польщі, на вашу думку, чи будуть ці зміни. Я дивився цілу конференцію, а як ви бачили, вона триває не 10 хвилин, тому прошу поставити лайк цьому відео за те, що я старався дізнатися для вас будь-яку приємну інформацію. Я знаю, що не всі у готелях працюють, або ж в туристичних місцях, або ж в ресторанах і кафе, але підтримуємо наших людей, які там працюють. Адже ми також любимо ходити відпочивати, не тільки працювати. Тому, друзі, я сподіваюся, що це не останні зміни і в майбутньому ще буде багато приємних змін. Ну, а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось. До наступного відео.